Heluwa, chłopie, jesteś u mnie. Cieszę się, że to będzie ten film, w którym po prostu zostawiasz lajka. Ja teraz w stylu Taco Heming Dombro Way wjadę z Tamagotchi specjalnie dla ciebie. Czy jest instrumental. Jak mają instrumental, to jesteśmy w domu. Jak nie mają instrumentala, to będzie gorzej. Okej, uwaga. Moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Sub, dzwon, like. Nic nie przeoczysz, tylko zup, dzwon, like. Klikaj, oglądaj, ziomsztyng, sub. W Warszawie jest wszędzie ten smog. Dobra. Sub, dzwon, like i oglądajcie, bo dzisiaj jesteśmy w bardzo ważnym dla mnie filmie, jak każdy, bo każdy mój film jest dla mnie ważny, ponieważ przygotowuję go starannie dlatego, żeby wam się podobał. Moi drodzy, memy z Karolkiem, poprosiłem was na grupie, jak i na moim fanpage'u, żebyście dawali najlepsze memy z Karolkiem, jakie macie. Okej, z serii, kiedy mama nie daje znowu mięsa na obiad, tylko kluski. To jestem ja, jak byłem mały, tego nikomu nie muszę mówić, miałem piękne lożki, wyglądałem troszeczkę, ludzie mówią, jak Kacper z Rodzinki.pl. Właściwie, to Kacperek z Rodzinki.pl wyglądał jak Karolek, urodziłem się zdecydowanie wcześniej, chociaż zgapiasz od PewDiePie'a, no... Twoja mama zgapiła od babci w ogóle, że się urodziłeś, więc... Kiedy widać twój ząbek... Komentarz, jaki żulik, ale menelska fota. Bez kitu, ale menelski ryj tu miałem. Czemu? Aha, bo to jest film z tego, z Granny, z babcia, z jak parodii juniorskiego. Będzie się na nas mścić! No i zemścił się ten mem dla mnie, że po prostu mam uciętego zęba. Zobaczcie, moje zęby są w porządku. Tylko nie róbcie z tego memów, co teraz sobie po prostu wam pokażę, że mam normalne zęby, okej? Kiedy nie masz pomysłu na odcinek i zaczynasz śpiewać arie operowe. Ale jesteś w sieci Play! Najlepszej sieci w Polsce, także bardzo się cieszę. 80% baterii, zasięg również bardzo dobry. 18.33 dodane 8 maja. Ty już wiem, co robiłaś 8 maja, 18.33. Facebook cały też wie, bo dodawałaś memy na stronę z Karolkiem. Tutaj z na zdradziakiem. Get the London look. To już stare i to wszyscy znają, także spoko o nie. Kiedy ktoś wchodzi do kibla, gdy srasz. Przepraszam. Przepraszam. Zazwyczaj... Chociaż nie, jeżeli ktoś z... Była taka sytuacja kiedyś na PGA, że byłem w toalecie. No to jest taka toaleta publiczna, no jak youtuber ma ochotę na kupę, a nosiku, a że ja przyjechałem z daleka, bo jechałem 5 godzin do Poznania i zacząłem się właśnie kupala i poszedłem kulturalnie zrobić. Szedł za mną widz i jak srałem, to wszedł mi do kibla. Czajcie to? I nawet nie przeprosił, tylko powiedział, a to dobra. I zamknął drzwi. Kiedy podczas walki z bratem uderzyłeś go za mocno, a idzie mama. Z bratem, ale też jakby z siostrą, no wiecie, z siostrą też by to nie przeszło. Chociaż bić siostrę, damski bokser, nic z tych rzeczy, ja nie. Ksenia, nie waż się pisać komentarzy na mój temat. Już dorośliśmy, okej? Okay? Kiedy masz immunitet i nikt nie może cię tknąć, proszę być dla mnie, mam żonę w ciąży, moi drodzy. A ja już wiem, co to będzie. Chcecie wiedzieć, czy to będzie chłopczyk, czy dziewczynka, to dajcie znać w komentarzach jakoś w najbliższych odcinkach, jeżeli będziecie chcieli, to jak najbardziej wam powiem dalej. Kiedy obejrzysz jakikolwiek film Karolka. To jest twoje profilowe. Artysta! Albo debil. Dalej, kiedy puszczasz Szmidtka na komunii i chcesz się dobrze bawić. Moi drodzy, do teraz nie dostałem żadnego filmu na maila. Mój mail to dekarolek95@gmail.com. Jeżeli ktoś z was puścił Szmidtka na waszej komunii, ja właśnie jestem dzień po komunii, czyli nagrywam to, jakby nie patrzeć, w poniedziałek. Nie powiem, który, bo to mogło być rok temu. Może, nie wiem, to jakiś stary film, tylko teraz go wrzucam. Wiecie, o co chodzi. Było naprawdę fajnie na tej komunii. Wybawiłem się nieźle, bolą mnie strasznie nogi. I od godziny 19 nic nie pamiętam. Jakby. Kiedy musisz iść na zakupy, Mikołaj Knapik, co to takie małe? A mama pozwala ci zachować resztę. Jak po koncercie Metaliki, właściwie Dżemu, nie Metaliki. Tiger, kurwa, Monsterek. Że po Monsterku lepiej. Jak miałbym ocenić, czy lubię bardziej Tigera, czy Monstera? Ciężka sprawa, PR-owo też to by wyszło bardzo ten, napoje energetyczne, jeżeli do współpracy piszcie, muka podwójna. Facebook kradnie łapki, a ja je zbieram. Tomek Tarnacki, dziękuję bardzo, to ten już mem chyba kiedyś się pojawił, to jeszcze w tym starym samochodzie, w BMW E90, samochód, który psuł się częściej niż zęby ludzi w Melinach. Kiedy utknie ci hostia w przełyku, au! To tak Szmidtkowa bardziej bym powiedział. No, to były czasy, kiedy jeszcze hostie w przełykach utykały, utknąć, czyli kiedy hostie w przełykach utkniwszy. Jak to nazwać? Utknęwawszy, no nieważne. OMG, dzisiaj poniedziałek, niebo majówka. Czy majówka była w poniedziałek? To uczucie, gdy Karolek dostanie 50 zł. Bawicie to? To jest ten dobry ziomek, co gotuje, nie? Patrz, śmieszniejszy niż mem z Karolkiem, bez kitu, jeszcze raz. No, to były czasy, kiedy kręciliśmy Mistrz Mówi i to był jednorazowy, taki wiralowy filmik wrzucony na mój kanał, bo kazaliście mi się napić kwasku cytrynowego, chyba Wojta, a później zrobić herbatę i wskoczyć do wanny. I wyszło, jeżeli ktoś jest ciekawy, to wpiszcie Karolek wskok do wanny. O, jest! Mistrz Mówił, Vines, 4 lata temu. To jest ten filmik.
Herbata! Proste! Nie wiem, kto mi to zrobił. To uczucie, kiedy mama znajdzie Playboya pod łóżkiem. Słuchajcie, jeśli chodzi o tego kolesia po lewej, czyli tego, to jakby ktoś znalazł Playboya pod łóżkiem, to jeszcze nie ma tragedii. W tym wypadku bym się wahał, co on tam może oglądać, jaki to jest Playboy dla małych dzieci. Inne laski na Insta, moja przyjaciółka i ja. Ach, te czasy. A to jest co? Rihanna i... Ariana Grandana? To chyba nie. Nie, znowu coś, kiedy wleci nowa piosenka Seksmasterki. No i tutaj memiczne żyganie Karolka na filmie się sprawdza, bo poza tym Spider-Man Challenge wrócił na kanał, tego wam nie mówiłem. Na szczęście wrócił i to bardzo dobrze, po jednym dniu odwróceniu mojego filmu, gdzie wszystko skomentowałem i skrytykowałem. W każdym razie, kiedy wleci nowa piosenka Seksmasterki, możecie zrobić, nie wiem, na Imgurze i wklejać to pod nowymi piosenkami Seksmasterki. Chociaż najnowsza była całkiem niezła. Dobra, dalej. Zostawcie suba i walnij łokcia. Ała. Poczekajmy, może wkrótce zrobi się śmiesznie. No nawet Izak stwierdził, że nie ma tu czego szukać. When your mother ask you, Karolik, pierogi is done. And you going to her and say, mama, I'm playing klanówka. Może być? Mój angielski poziom... No perfekcyjny, poziom hardcore. Kiedy zobaczyłeś siostry Godlewskie, no bez kitu, no ale powiem wam szczerze, że... Moje jakieś podejście do sióstr Godlewskich, nie wiem, ani to talentu, ani wyglądu. Pooperacyjne, nieudane, coś zrobione z czymś bez niczego. Jestem Karol, mieszkam w mieszkaniu, moje zainteresowania, gameplay, pierogi u babci, sporty ekstremalne, głównie pchełki. Sporty ekstremalne, głównie pchełki. Co, sport ekstremalny, pchełka nie kojarzę trochę. Ale Karol, w każdym razie, jeżeli chcielibyście, żebym wystąpił w 1 z 10, może będzie 1 z 10 youtuberów bez kitu. Nie, parodia, tylko że po prostu zostaniemy zaproszeni, sprawdzeni przy okazji z wiedzy ogólnej. Ja bardzo chętnie z Ignacym Łukowskim bym się sprawdził w takim czymś, bo wiem, że Ignacy jest bardzo konsekwentną i wyuczoną przede wszystkim z wiedzy ogólnej osobą. Także bardzo serdecznie, Ignacy, jeżeli będzie taka możliwość, zapraszam ciebie. Mam nadzieję, że też mnie zaprosisz do 1 z 10 youtuberów, będzie fajnie. Dalej! A wykrzyknik. On, dlaczego krzyczałaś? A mówi, pies mnie gonił. On, a jaki duży on był? Też ja. Był też ja. Aha, że taki był duży pies. Boże, można było to ugryźć zdecydowanie krócej, ale już przeczytałem całe, żeby nie było, że nie doceniam pracy mojego mistrza Weroniki Tury. Bardzo dziękuję, Weroniko. Z Ostrowca zresztą. Kiedy pijesz wodę? No i co z tego? Kiedy pijesz wodę? No i co? Kiedy chcesz być sexy przy koleżance? Oczekiwania... rzeczywiste. No powiem szczerze, że... A, oczekiwanie, że taki będę, czyli to miał być komplement dla mnie, że tutaj wyszedłem sexy, tak? W okularach 3D czy 4D z kina, 4D z full reality kino 7D, gdzie wieje ci w dupę wiater i pada na ciebie woda, a nie wiesz, czy to jest woda, bo ktoś nad tobą postanowił otworzyć Pepsi. Powiem wam, jakby zapasy w błocie, świnki Pepy, rozumiecie? Nie bardzo mnie nie interesują, poza tym to nie ma nic wspólnego z moim sobą, także dalej. Kiedy twój żart roz... i czekasz, aż wszyscy przestaną się śmiać. Czyli albo tyle osób się śmiało, albo był tak k***owy żart, że nikt się nie zaśmiał. Kiedy chcesz srać, ale nie możesz, bo nagrywasz film. Jak mi się chce srać, to idę, a potem nagrywam film. Nie spodziewałeś się Krzysztofa Krawczyka w tym wątku. Zdecydowanie. O, kiedy z przyjaciółką zrobisz sobie make-up? Pora na selfie i wszystko. Nie, powiem wam, że te make-upy, które sobie zrobiliśmy, proszę was, pozostawmy w niepamięć. Samotność stopień czwarty, krytyczny. Człowiek zaczyna gadać do przedmiotów. To nie jest przedmiot, to jest mój przyjaciel, którego tu już nie ma, bo zniknął. Kiedy faza wejdzie za mocno. O! Ta przeróbka mi się podoba! Bez kitu, może... Czy ja mógłbym skorzystać z tego na miniaturkę? Mógłbym to prosić bez napisu, jakby dało radę. Bardzo chętnie to zrobimy z tego miniaturę. Pięknie przerobione zdjęcie, bardzo mi się podoba. U fryzjera, ale super świetny kolor w domu. OMG, ja się w biurze nie pokażę. Wiedziałem, że to zrobiła kobieta, pokażę rzecz z kropką, ale... Soniu, Płocka, nic się nie stało. Nie pejmuj się, wszystko jest dobrze. Wymarzony mąż Asiutki, oczekiwany. Rzeczywistość. No nie, no przecież to było 4 czy 5 lat temu, no. Chcąc, nie chcąc, musiałem i trochę wydoroślałem. Tego wymaga od was życie, że z czasem, kiedy będziecie coraz starsi, to naprawdę wydoroślecie. Wydoroślejecie, zrozumiecie. Kiedy widzisz poziom polskiego YouTube'a, Oliver Angerman. No, czasem. Kiedy schlałeś się jak świnia i próbujesz zjeść kieliszek. Kiedy schlałeś się jak świnia i próbujesz zjeść kieliszek. Dziwny jest ten! No to niezły Karolek. Spock Music. Bez kitu!
ziomeczek wygląda jak ja, tylko w takiej bardzo hawajskiej koszule, wyluzowany, widać, że może hippies jakiś delikatny. Fajnie, okulary takie krzywe, to w moim stylu trochę wie. Teraz możecie zrobić mema. Pasuje? Bez kitu, nawet podobny do mnie. O, już, Krzysztof Pluta, już wrzucił porno, już, takie, I okej, moi drodzy, to tyle. Jeżeli macie więcej memów, na przykład jak ten z Marcinem Prokopem, gdzie... Marcin Prokop ma... Oto Karolek, syn Lucyfera? Karolek! W sensie jego pies nazywa się Karolek? Czy to jest jakiś fake? Bo w sensie wiem, że on ma Whippeta, także Marcin Prokop, pozdrawiam ciepło. No patrzcie, ile jeszcze tego tutaj jest, więc jeżeli chcecie jeszcze odcinki z przeczytania memów, które przygotowaliście gdzieś tam dla mnie, to dawajcie znać, zostawiajcie szybko mistrzowską łapeczkę i powiedzmy, zróbmy taki deal. Szybkie 15 tysięcy łapeczek. Teraz schodzisz, klikasz mistrzowską łapeczkę, sub, dzwon, like. Nic nie przeoczysz, tylko coś takiego było. Dzwon, like, nic nie przeoczysz, tylko zup, dzwon. Już niebawem, bo jakoś powiedzmy do tygodnia tylko nagram sobie filmik, pojawi się kolejny odcinek z memów z Karolkiem. A ode mnie to tyle na dzisiaj, bardzo ci dziękuję serdecznie za oglądanie, do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach na moim kanale Mistrzowski Ogień. Na razie, mistrzu, puu! I nagrywałem bez dźwięku. Karol, ty debilu, czy jak teraz załączę, to będzie dźwięk? Dobra, przynajmniej końcówkę filmu sobie zsynchronizuję. Fajnie.